Witajcie. W szóstym odcinku o Bolesławie Krzywoustym. Pod władzą Sieciecha. Wczesne dzieciństwo Bolesława upłynęło więc w cieniu macochy i Sieciecha. Według Gala Anonima młodzieniec rozwijał się nadzwyczaj szybko. Wyróżniał męstwem, zręcznością oraz instynktem. Pewnego razu marsowe dziecię, siedząc w lesie przy śniadaniu, ujrzało ogromnego dzika przychodzącego i chowającego się w gęstwinę leśną. Natychmiast zerwał się od stołu, pochwycił oszczep i popędził za nim, atakując go zuchwale, sam jeden, nawet bez psa. A gdy zbliżył się do bestii leśnej i już cios chciał wymierzyć w jej szyję z przeciwnika, nadbiegł pewien jego rycerz, który powstrzymał jego ramię i chciał mu odebrać oszczep. Wtedy to Bolesław, uniesiony gniewem oraz męstwem, sam zwycięsko stoczył w cudowny sposób pojedynek z człowiekiem i ze zwierzęciem. Albowiem i owemu rycerzowi oszczep wyrwał i dzika zabił. Kronikarz nic nie wspomina o defekcie urody, który przyniósł później księciu przydomek Krzywoustego. Zresztą przydomek ten nie występuje w źródłach powstałych za życia władcy. W związku z czym historycy przypuszczali, że twarz księcia mogła zostać zniekształcona pod koniec życia. Do rozstrzygnięcia problemu ostatnio wykorzystano najnowsze zdobycze nauki. Współczesna antropologia kliniczna pozwala zrekonstruować rysy twarzy zmarłego na podstawie kości czaszki. Krzywousty został pochowany najpewniej w grobowcu w katedrze w Płocku, gdzie wcześniej spoczął jego ojciec, a później jego potomkowie. Wśród spoczywających tam kości znalazła się czaszka z nieco asymetryczną żuchwą, co musiało powodować skrzywienie dolnej części twarzy. Wada ta była wrodzona, niemniej skrzywienie nie było wielkie i łatwo było je zamaskować bujnym zarostem. Nie ma jednak pewności, że badana czaszka rzeczywiście należała do Bolesława Krzywoustego. Kiedy Bolesław miał około 7 lat, doszło do powrotu Zbigniewa, którego możnowładcy śląscy, działający w porozumieniu z księciem czeskim, wykradli z saskiego klasztoru i zażądali dopuszczenia go do współrządów. W tym okresie Bolesław musiał przebywać u boku Sieciecha. Gdy Palatyn na krótko stracił wpływy, znalazł się razem z nim w Wielkopolsce, gdzie Sieciech szukał oparcia. Książę Władysław Herman zdecydował się ostatecznie na kompromis. Zbigniew został przywrócony do łask, obaj synowie księcia otrzymali dowództwo w wojnie z Pomorzanami. 12-letni Bolesław porozumiał się z bratem i wspólnie z nim podniósł bunt przeciw ojcu, domagając się odsunięcia Sieciecha. W 1097 roku doszło do kolejnego kompromisu. Państwo zostało podzielone. Zbigniew dostał Wielkopolskę, Bolesław Śląsk, a w przyszłości mieli się podzielić pozostałymi dzielnicami. Dla Zbigniewa przeznaczone było Mazowsze, dla Bolesława Małopolska. Władysław Herman nie podjął decyzji o tym, kto ma być księciem zwierzchnim, princepsem, co leżało w interesie Bolesława, gdyż Zbigniew jako starszy był naturalnym kandydatem do władzy zwierzchniej. Obydwaj książęta mieli panować jako suwerenni władcy. Poza tym Bolesław dzierżył ziemię kłodzką jako lenno od swego wuja Brzetysława II, księcia czeskiego. Palatyn Sieciech zadbał o swoje interesy, zapewniając, że Bolesławowi przydano jako opiekuna komesa Wojsława, krewnego Sieciecha. Wkrótce jednak kolejne wystąpienie braci doprowadziło do wygnania Sieciecha, lecz ich współpraca skończyła się z chwilą śmierci starego księcia. W latach 1112-1113 Bolesław Krzywousty rozpoczął walki o terytorium nadnoteckie. 1113 rok. Zagrożony klątwą z powodu oślepienia brata, Bolesław Krzywousty odbył pielgrzymki pokutne do ośrodków kultu św. Idziego i św. Stefana na Węgrzech oraz
do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. W latach 1113-1119 podczas walk Bolesława-Krzywoustego o opanowanie Pomorza Gdańskiego doszło do starć z Prusami wspierającymi Pomorzan. Do 1119 roku książę obsadził Pomorze Gdańskie. W latach 1114-1115 Bolesław Krzywousty wsparł zbrojenie księcia czeskiego Sobiesława w walce z bratem Władysławem. W 1118 roku miał miejsce bunt Palatyna Skarbimira z rodu Adwańców. To wszystko w tym odcinku, jak chodzi o ten odcinek, i zapraszam do kolejnego odcinka o braterska zwada. Cześć!